Emilia Dulnik, OK TV, a u mojego boku Karolina Gruszka. Witam. Dzień dobry. Mamy okazję widzieć się po raz drugi w niedługim czasie na premierze filmu familijnego. Ma Pani dobrą pasję do filmów familijnych ostatnio. Ja zaczynałam od kina familijnego dawno, dawno, tam 20 lat temu czy jeszcze więcej. A teraz rzeczywiście za duży na bajki, teraz Detektyw Bruno, a jeszcze jestem na planie z Magdą Łazarkiewicz, robimy Kajtka Czarodzieja. Dzieci mają w sobie tyle radości z bycia na planie. Wszystko jest dla nich nowe. Mają taką super pozytywną energię. Po prostu nas tym zarażają. Z tej naszej rutyny nas wyciągają. Jaką postać tym razem gra Pani w filmie? Hannę, czyli aktorkę, która wspólnie z tytułowym Bruno granym przez Piotra Głowackiego. Ona wspólnie z nim występuje w takim serialu trochę retro-detektywistycznym i oni mają spory sukces, są lubiani przez widzów i ona czuje się gdzieś tam spełniona. Tyle tylko, że w odróżnieniu od niego udaje jej się w tym świecie takim show biznesu, w którym ona funkcjonuje, no jakoś zachować siebie, zachować kręgosłup, nie zapomnieć, co jest ważne, a on tymczasem trochę się gubi. Odbija palma. No tak, tak, tak. I ona tak obserwuje, co się z nim dzieje, z niepokojem i jest trochę takim jego wyrzutem sumienia, trochę stara się mu zwracać uwagę na pewne rzeczy. No, za dużo ingerować nie może, ale ma do niego dużą sympatię, ceni go jako aktora i jako człowieka też do niego ma pewną słabość. No ale jak widzi, że nagle pojawia się dziecko, które jest w niego zapatrzone i on na początku to dziecko jakoś próbuje wykorzystać w celach swoich wizerunkowych dość cynicznie, no to wtedy ona też czuje się w obowiązku, żeby tam kontrolować sytuację, żeby się temu dziecku nic złego nie stało.